Cześć, fajne życie. O bo. A co to, jakaś grupa anonimowych? O Boże. Mam wrażenie, że bez mnie byście sobie poradzili. Słuchaj, Fane. Myślisz dobrze. Gdzie wy jesteście? Czekaj. Ifan. Ja, teraz ja coś powiem. Czekaj. Jestem Ifan, nikt nie chce, nikt mnie nie chce. Chodzę za Fane'em. Jestem zamknięty w sobie. Boże, wyjadnie. I mam zadanie w korpo. Tak. Okej. Okay. Rozgrzejmy się trochę. Kalipso, masz stołek, żeby dołączyć? Ja popatrzę na was z góry. No z góry. Idę ze swoją wybiórą w świat, bo tutaj nie wiem, jakaś bida z nędzą. Tu gdzieś jeszcze wejście do jaskini podobno było, mówiłeś. Tak, i stał przy nim jakiś dom. To idziemy. Co my tu mamy? To tak, obóz czarnego okręgu zrobiliśmy. Kapliczka. To co to było? A, to było to. O, widzę, że zostałem sam. Koniec zebrania, spotkamy się za tydzień. Gdzie to było to wejście, powiadasz? A ty widziałaś, tak że tutaj jest ten ołtarz zatopiony? Pędzą. Nie. Chyba, czy nie? To nie jest pod wodą? Albo nie, okej, spoko, to mój błąd. Udawałem, że coś tam jest. A nic tam nie ma. On jest mój. A tu jest wejście do jaskini. Dobra, przenoszę się do Kalipsa. Przecież do napy. O! Gdzie ona tu jest? Ona jest daleko. Byłam i się zmyłam. Oho. Dobra. Trzeba z nim pogadać. F5. F5. Czekajcie. O jest powiadomienie, więc... Troll Krug. The troll leans in and glares at you with beady little eyes. His breath is like a butcher's offal bucket, left in the sun too long. Ooh. No cave for you. Spójrz na powiewający nieopodal sztandar czarnego kręgu i zapytaj, co jest w tej jaskini. Albo zapytaj trolla, dlaczego strzeże tej groty. Wspomnij, że miałeś już do czynienia z osobnikiem jego gatunku, trollem o imieniu Mark. Możesz miało ci zaufać i pozwolić ci przejść. No co ty? No care about some puny mug. Other trolls are weak next to Krug. Nothing can defeat Krug. On powie. No cave for you. I get sack of meat every day to guard cage. Easy task. Easier than hunting. And this island keeps me strong, not weak, like other trolls. The troll crosses his arms across his chest and shakes his head. Czyli nie powie, nie? Biedna łajza zginie zaraz. That sack of meat is to guard cave, not answer. The troll grimaces and spits a melon-sized glob of phlegm onto the ground near your feet. No cave for you. The troll cracks the knuckles of his powerful fists, a growl rising from his gullet. No entry, it would seem. Kurde, a mogłam dać w perswazję? Nie, nie mogłam. Hmm.
No trudno, biedny trolu. Co ty robisz? No przecież, żeby wejść do jaskini, musimy go ubić. Nie ma. Normalnie nie mogę go zaatakować. No mogę. No bij go w plecy. Na co czekasz? Krew trolla. Leczy właśnie. Tak. No i cześć. Czemu się leczy swoją krwią? Co? Krew trolla. Ja mam buziaczkę z tyłu. Leczy 2403. Wow. Nice. Co mrozisz go? No, buziaczka z tyłu. Nice. Ale to każdego, kto wdepnie w tył krew, leczy? Nie. No i tu nie jest napisane, że tylko trolla. Bonus to może wejść, kurwa. I co mi zabrało stamtąd? Czym ja cię mogę podnieść? No mi się dobrze leży. Co leży? Będzie ci ciężej wstać. Skupiałam, Janek, proszę państwa. Skok leczenie jest. W teorii niby wszystko jest. Jak chcę cwaniak jeszcze. A jak on sobie w ogóle szybko ten fizyczny zarzucił, co? Ja go zmienię za chwilę w tego, nie? W kaczkę. Ale znowu ma tą krew pod sobą. Tak. Spoko. Przerzuć go. Nic mu nie będzie. No nic mu nie będzie, tak. To jeśli tak krew, nie mogę go przerzucić, bo ma kamienny pancerz. Znaczy, ale... deszczem, jak żeś deszcz zarzucił, to zmyłeś tą krew. Czekaj, bo on ma... I fan też może. No, i co, i zbugowało mi się rondel, dobra. Ty możesz deszczem to zniwelować i fan może swoim uderzeniem też to zniwelować. Co? Tylko chcę. To jest zamrożenie? Krew. Spokojony jest. I fan stoi jak kurwa muł, bo nie mogę zejść go od tyłu. O. No ja podszedłem, bo go zmienię w kaczkę. Jakbyś go okaleczył, musisz od tyłu go okaleczać, czy możesz teraz? Powiem ci, że muszę od tyłu. Ojej. To ścięgna mu tam. Nie, mamy takie ataki, ja mam też okaleczenie i dlatego kurde. Fuck. Czekaj. Nie, ale dolamy. No tak, no, nie ma szans. Ale krew trolla to jest umiejętność, to nie jest ten, że on stoi w krwi. On ma to na stałe. A, czyli na jedną rundę musi mu zadać 4K, tak? Albo go podpalić. Mi się wydaje, że jak się go podpali tak samo jak tamtego, to nie będzie dostawał. No ale w tym momencie jest... A on jest niewrażliwy na płynięcie, to ja nie wiem.
jakoś inaczej trzeba. Dobra, zmieniam go w kaczkę, nie? Czy go bić? Może będę go lepiej bił. Nie. Kaczka. On jest jeszcze zamrożony teraz, dopiero w następnej się tu będzie cały czas, kurde. No, ale mi się wydaje, że jeżeli... No dobra, no, ale... I zaraz zobaczymy, jak sobie znowu hapsę odnowi po mnie, no to ja nie wiem. Trzeba go jakoś, nie wiem, uciszyć. Może przekleństwo trzeba mu zarzucić, rozkład, o. On się sam nie zabije. I zarzucić leczenie wtedy? Czy ma odporność na rozkład? On ma odporność na wszystko. Co ty opowiadasz? On faktycznie. On jest w ogóle do zabicia? No jest do zabicia, tylko on ma odporności przez to, że jest zamrożony, nie? Ale na rozkład chyba ma sam w sobie, mi się wydaje. A kto go zamroził? No jak go zamroził? Nasz mózg operacji. Żeby... Oj! Co to za ta... Tu miała być okruszająca. Dlaczego to tak wyszło? Ja nie wiem, to była okruszająca. Ale on jest odporny na ogłuszenie. No ale to czemu chmura się zrobiła? A może i nie jest. Czyżby znowu mi neta wywalało? To mu nic nie zrobiło? O, rondla nie ma. Jest. No. Nie ma. Ale on ma nożyk fajny. Nie jest nożyk. On ma rozkład, ale go teraz nie widać. Ej, ty masz rozkład. Kto ma rozkład? Rundel. Nie ma. Ma rozkład na mieczyku. Atak sztyletem, który powoduje 431, 461 obrażeń fizycznych i nakłada efekty rozkładu i choroby. Czemu on go nie bije? Co ty mi na sztylet patrzysz? I jego trzeba zatruć. On nie ma odporności na zatrucie. Zatruć go. Jestem w grze, tylko że... Za twoje umiejętności. To poczekaj. Teraz jest w tej chmurze, nie? Przepięknej. A ty. Sztylowałem. Jana po plecach. No nie Jana, tylko odbiło. No właśnie o to chodzi, że odbija, kurde. No to a co ja ci na to poradzę, że on w kółku jest? O, on wszystko odbija i dlatego te chmury się robią. Gdzie ja go mogę wyrzucić? Co ja mogę mu zrobić? Rondel, ty go musisz ten rozkładem spróbować potraktować. Jest plecami do ciebie. Ja mam strzałę trującej chmury. No i chmura kolejna, to znowu nie będziemy widzieć. O, jest choroba, nice, może mu te...
Jeszcze rozkład? Nie mam rozkładu. Ale mam strzałę, wrzucę. Nie dało się. Próba też dobra. Czekaj, on teraz ma... Ja bym musiał przerzucić sobie ten dotyk rozkładu. On odporność na rozkład. Co by to? Tak, no ale ma chorobę, no i spoko. No ale ciekawy właśnie, czy ta trucizna coś zrobi na nim wrażenie, nie? No ale to strzałę czującą mu poszli, a nie ten... No tak, to przecież mówię, że mam tu... I znowu ja. Czy ja dam radę mu to być tak ważne? 5 razy 200? Tysiaka mogą zrobić na jednym atakiem. A czemu nie mogę? Dobra. No to bij go tym atakiem, zjedziesz. No proszę. I to był ten twój ult? No raczej. Kołącz, co coś zrobiłeś. O kurde, nie idziemy tutaj. Czemu? To źle wygląda. An empty cave with a bare altar. Strange. The altar before you seems relatively bare. There is no inscription to a god and no offering placed. To jest ołtarz tego, którego oni wygonili pewnie. All you can see is a smear of blood on its surface and a hollow that seems to call for something. Panowie, to miejsce na ptaka, czekam. Macie co ptaka włożyć w ofierze? Który pierwszy? Janek. No. Widzisz tylko smugę krwi na mensie oraz otwór, który sprawia wrażenie, jakby na coś czekał. Wtedy wchodzi Janek cały na biało. Kto się modli? You feel an invisible hand grab you by the throat. Cold, unseen lips brush your ear. Ej, to jest pewnie ołtarz właśnie tego, nie wiem, ósmego. You can't make out any words, but you understand what you're hearing. Whispered tears, screams in the dark, blood, pain, blood, blood. The hand releases you, and you stagger back, gasping. The altar watches you silently. It's waiting. Czegoś nie mamy. Krwi. A nie podniosłeś niczego z tego ogra? Nie. Jakieś flaki tylko zostały po tym ogrze. Tam nic nie miał ten ogr. To... Coś tu jest na rzeczy. Tu jest, patrz, plamy krwi. No nie wiem, ale ciekawe. To pewnie jego ołtarz, nie poznamy tego. Wnętrzności. Jest wnętrznościami. Ale wątpię, żeby to coś dało. The altar before you see, all you can see is as you feel and you can't make the hand. No właśnie, no są. Ale nie, z moich stópek. A, jak w depo jest to?
tu są ci. Gdzie my możemy iść w takim razie jeszcze? Ja bym sobie tego księcia cienia to zostawiła na koniec, bo pewnie będzie najbardziej interesujące. Coś na tej wyspie jeszcze odkryć możemy? Ja mam pomysł. Jaki? Chodźmy do łóżka. O, a jak to się stało? Oni się tu poznają, pamiętasz? Jak tam pójdziesz dalej? No, w 5 mamy? Mamy, nie? Samą zapisało. Tu byliśmy. Tu byliśmy. A to, jest, to są ci z czarnego kręgu, nie? Moglibyśmy ich tutaj wytentygować. Mówisz? Chciałbyś? No. Ale nie, bo ma tu dobre itemy, to nie. 136 pancerza magicznego. Mm. To co? To jeszcze nam został, kurczę. Świątynia Amadii. Na co ja patrzę, przepraszam. A, okej, okay, tam jest świątynia Amadii. To mała ta mapa jest. Jak ją widzę już stąd. O, spoko. Tak. Jakie macie hełmy? I tu nic nie było, rzekomo. Jak tu nic nie ma? Ja mam wiszy. Zdrowie to podstawa. No. Zacznij od skóry. Ale poważne, hełm wiszy. Nie, może jakiś silny, ale... Nie mam nic lepszego. Tu jest świątynia Vrugira. Tu nas tu nie było. Ej, woda się upuszcza. To dobrze mówiłeś, że jest zalana. O, krokodyl. A saltwater crocodile looks around, seemingly disoriented. It spots you. No proszę. Zdezorientowany krokodyl słonowodny rozgląda się wokół, zauważa cię. Why does my head hurt so much? Powiedz mu, że został tu przeniesiony z morza przez portal, ale do brzegu jest stąd niedaleko. Dobry tekst. Gdzie podziała się wam, dlaczego tak strasznie boli mnie głowa? The crocodile slumps down and closes its eyes. Poszedł spać. Okej. Okay. No dobrze, to teraz jak mamy się tu dostać gdzieś wyżej? A! Ha! Rybka. I rybka. I rybka. Dzisiaj złowiłam więcej niż ty dzisiaj. Co nie podoba ci się joke? Okej, jak się dostać na górę? Ale ja tu nigdzie nie doskoczę. I to jest tragedia. A jednak jakaś tu świątynia jest i coś by było trzeba z nią zrobić. Oh fuck! Coś kliknąłem.
O Boże. To trudno, bij się teraz. Okej, nie biją mnie, po prostu mnie tylko ten nastawienie tam. Uf. Nie coś kliknąłeś, tylko chciałeś coś ukraść. Nie. Ciekawe, czy tak będę mogła wejść. Nie. Nie. Tu jest jakaś skrzynia. Tu musi być jakiś... Jak tu wleść? Gdzieś musi być wejście. Musi. The crocodile remains slumped. My. Oh, hello. Po czym poznałeś? Hey. Hej. Ktoś ma pomysł, jak tutaj wpaść na górę? Mam pomysł. Tylko nie wiem, czy tam jest, po co wchodzić. Ale po coś ta świątynia jest. Może będzie kolejny znak, którego potrzebujemy tak mocno. Co? Gdzie ty jesteś? Skrzynię wyciągnąłem. W skrzyni jakiś flakon oleju i 150 zł. Ale tu, gdzie była ta skrzynia, to chyba nie da się wejść. Jaki flakon oleju? No taki, co rzucasz. A co nagrywacie? No chyba nic tu więcej nie ma. Powinien być ołtarz. No właśnie. Ej, no ale... Co ten kody mówił? Nic, że jest bardzo zmęczona. No nie widzę nigdzie tutaj opcji jakiejś, żeby doskoczyć. A ta krata też nic nie daje. Nie ma tu nawet flagi, żeby ten, cokolwiek tu było, nie? Jakby był ołtarz, to by było chyba flagą oznaczone, że tu jest ołtarz, tak? Że kompletnie nic? No wątpię, żeby to było. Venom, twoje mikro. Coś się dzieje z nim. No tak, coś z tym będzie, ale może nie teraz. No to co? Co nam jeszcze pozostało? Tutaj gdzie ta lawa możemy poskakać, nie? Misia? No? Okej. No dobra. No to co, to tutaj kończymy akurat pół godzinki. Pyk.